Siemaneczko, witam bardzo serdecznie, ja jestem Andy i witam was w poradniku jak zinstalować shadery do Minecrafta, więc przechodzimy. Na początku odpalamy przeglądarkę, wchodzimy na stronę Optifine'a, wszystko wiadomo w opisie, macie tam podane shaderki, które przedstawię w odcinku, żeby sobie pobrać, macie też link do Optifine'a wiadomo, no więc przechodzimy. Więc spójrzmy, że mamy tutaj Minecrafta 1.19.1, Minecrafta 1.19 Preview Version, ogólnie do najnowszej, już jest 1.19.2 z tego co kojarzę, ale będziemy działali na 1.19, jeżeli chcecie na jakąś starszą wersję, no to mamy tutaj, jak scrollniecie sobie, tam musicie kliknąć, i możemy to na przykład 1.8.8, jeżeli was interesuje, 1.7.2. Pobieramy dzisiaj 1.19, bo będziemy pracować na Minecrafcie 1.19, więc najlepiej pobierać Mirror. Moim zdaniem jest najbardziej opłacalny, więc ściągamy, ale musimy tutaj zgodzić się, dobra. I pobierz. Pobiera się nam, więc cudownie. Jeszcze będzie nam potrzebna Java, jeżeli jej nie mamy, a jeżeli macie Java zainstalowaną, to możecie pominąć się fragment filmu. Więc wracając tutaj, pobieramy, wiadomo, tą Javę, bo też będzie nam potrzebna. Wyniosło nas na taką stronkę, klikamy tutaj ten przycisk zielony i zaczyna się pobieranie, teraz tylko czekamy. Kiedy nam już pobrało, przechodzimy do folderu pobrane i instalujemy Javę, jeżeli jej jeszcze nie mamy. Więc zatwierdzamy. Szybka instalacja, install. Czekamy, żeby się zainstalowało, jak sami widzicie, mamy installing. Mamy Javę zainstalowaną, klikamy close. Jak mamy już zainstalowaną Javę, mamy Optifine'a, więc klikamy, żeby go po prostu zainstalować. Wybieramy sobie Javę, wiadomo, klikamy OK. A jeżeli nie będziemy mieli jeszcze, wracając tutaj, opcji, no to klikamy prawym, otwórz za pomocą i Java, ale prawdopodobnie powinno wam podpowiedzieć. I następnie klikamy install. Tyle w temacie, zatwierdzamy i przechodzimy do gierki. W paleniu launchera prawdopodobnie będziecie mieli już tutaj napisane Optifine, wszystko ustawione. Teraz tak, klikacie sobie instalację, klikacie sobie trzykropek, edytuj, więcej opcji. I tutaj prawdopodobnie będziecie mieli ustaloną 2G po prostu napisane. W moim wypadku mam 4, no bo sobie tak ustawiłem. I teraz tak, jeżeli macie 8 giga RAMu w komputerze, to polecam dwójkę, że zostawić. Jeżeli macie więcej niż 8 giga RAMu, ustawcie sobie czwórkę. Spowodowane to jest tym, będzie lepsza wydajność, lepsza optymalizacja. Jeżeli macie 32 giga RAMu na przykład, to nawet 8 możecie tutaj ustawić. To już zależy od waszego komputera, od waszego RAMu, ile go macie, nie? I dobra, klikacie później zapisz, macie tą wersję, tutaj jest pięknie. Klikacie graj. Po włączeniu Minecrafta prawdopodobnie będziecie mieli tutaj tak napisane Minecraft, wersje i zmodyfikowane. A następnym krokiem, żeby zmodyfikować, dodać shadery, które macie wiadomo w opisie, jest ustawienia, graficzne ustawienia, shadery. Ale zacznijmy jeszcze, jeżeli chcecie pochodnia, na przykład, żeby wam dawała światła trzymana w ręce, ustawiacie sobie po prostu tutaj dokładną albo szybką, w zależności od wydajności waszego komputera. Jak sam widzicie, tutaj jest wszystko rozpisane, możecie sobie przeczytać, zastopujcie, przeczytajcie. A my przechodzimy do instalacji shaderów, więc tak, klikacie tutaj, ja już tutaj, jak sami widzicie, mam te shadery powrzucone sobie do paczki. I tak, żeby je zainstalować, musimy kliknąć folder na shadery i po prostu je tutaj wrzucić, jak sami widzicie. Utworzyły się też dwa pliki, jak sami widzicie, TXT. Jest to spowodowane tym, że to są ustawienia, które zmienialiśmy po prostu w shaderach. I jak widzicie, są zipami, więc ich nie rozpakowujecie, zostawiacie tak jak jest. I tyle. Przejdźmy do pokazu shaderów, więc zacznijmy od tych. Nie zwracajcie uwagi na słońce, bo to jest texture pack. Shadery numer 2 mamy następująco. Tutaj jeżeli je włączycie, nie będzie ruchu roślin, bo trzeba wejść tu, world, następnie tutaj i powłączać wszystko i będziemy mieli ruch. I wiadomo, są to też shadery, którymi możemy zarządzać. Ja mam w tym defaulcie, jak widzicie, profil. Ostatnie, które w moim wypadku mam extreme,
ale zawsze wiadomo, możecie sobie pobrać w wersji innej. Tu w większości wszystko się praktycznie rusza. Są to shadery, które dużo nie wymagają, co jest bardzo spoczko i mają bardzo dużo wariantów, więc od potato do praktycznie extreme, nie? Jeżeli chcecie ogólny odcinek, którym pokażę shadery, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, którym napiszcie, że chcecie taki odcineczek, a ja się zabieram wtedy do nagrywania. A na tą chwilę siemano!